Cześć wszystkim, jak się macie, z tej strony Żuraw.pl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Assassin's Creed Revelations. Tym razem zajmę się spenetrowaniem tajemniczego grobu Templariuszy. Właśnie do niego wchodzimy i zobaczymy, co ciekawego nas tu spotka. Jesteśmy w środku. Fajnie zmontowane wnętrze. Ale co nas tu czeka? To jest pytanie, na które wielu by chciało odpowiedzieć. Jestem w środku, ale gdzie ja mam iść? Nie za bardzo wiem sam. No ale nic to. No co my tu mamy zrobić? Pytanie zasadnicze. Ponieważ ja nie wiem. A, tu coś jest. Coś zostało dodane do mojej mapy. Tylko jak się stąd wydostać teraz? Dobrze. Wyszliśmy z tego budynku. Zdobyliśmy namiary na... Namiary na więzienie Blada Palownika. Gdzież ono jest? Ukryty grobowiec. Udamy się tam. Więc kiedy już tam dojdę, to się zaraz spotkamy. Dla was to za chwilę. Dla mnie cała wieczność. A więc do zobaczenia przy grobowcu. Dobra, jestem już przy grobowcu, więc czas zacząć penetrację. Nie ma tak otwierać asasyńskim ostrzem wejścia do grobowca. I zobaczymy, co nam przyszykował Vlad Palownik. Tajemniczy grobowiec. Czuję się jak Indiana Jones. W ciekawej części miasta jestem. Grobowiec Palownika. W 1485 roku niesławny książę włoski Vlad III Tepes zginął w bitwie z... Wołoski, przepraszam. Zginął w bitwie z Osmanami. Sułtan Bajazyt II, chcąc na własne oczy zobaczyć dowód śmierci księcia, nakazał przywieźć jego głowę do Konstantynopola i ukryć ją w bezpiecznym miejscu. Przeszukaj sułtańskie lochy i znajdź miejsce ostatecznego spoczynku Vlada Palownika Tepesa. Ukończ poziom w... Pełna synchronizacja. Ukończ poziom w mniej niż 7 minut. No, spróbujemy, ale czy się uda? Tego nie wiem. A to w ogóle tutaj jest mapa jakaś? Tego miejsca? Mapa niedostępna. Dobrze, no to biegniemy dalej przed siebie. Już widzę, że się nie... Ale ciekawie to zrobione. Nie powiem, że nie. Ciemno tu, kurde, jak w dupie u Murzyna, do przeproszenia.
jeszcze za cholerę nie wiem. No, przekręć się, głupia kamero. Ty. Nie mam żadnego pojęcia, jak tu teraz się wspiąć. Nie ukończę tego zadania w 7 minut na 100%. Kurczę, nawet nie wiem. Po prostu nawet nie wiem, jak się za to zabrać. Kurna mol, próbuj po raz kolejny. Co za szajstwo. No i nie wiem, jak to przejść. Kurde, męczył nam durnym. Dotarłeś do punktu kontrolnego, no do pierwszego z punktów. I co dalej? Ładnie. Fuck! Kurwa mać, i zaczynaj od nowa. Co za szajski biznes. Po prostu masakra. Jaki ten Assassin's Creed momentami jest wkurzający. I nie ma. No i kurna mol. Nie, nie zarobię tego w 7 minut. Nic z tego. Nie ma takiej możliwości. Ledwo się tutaj wyrabiam. Jest, udało się. Fajnie, udało się zrobić. Idziemy, płyniemy, płyniemy, płyniemy.
Udało się zaliczyć kolejny punkt kontrolny. Dobra, lecimy dalej. Biegusiem zasuwamy na górę mroczne lochy sułtańskiego więzienia. Czas upłynął. Pełna synchronizacja nieudana. No cóż, miałem poradzić. Żeby tu było jasno, żebym coś widział. Ja nic nie widzę. Co ja mam z tym zrobić? Zagadki środowiskowe Assassin's Creed'a są no naprawdę czasami masakrycznie trudne. Jeszcze tutaj kamera tak niefajnie załatwia sprawę. Zrobić. Penetracja grobowca templariuszy będzie nam masakrycznie trudna. I znowu mi się nie udało. Ciężki temat z tym asasinem i z tym grobowcem. Już mniej więcej wiem, wizję mam tego, co tam trzeba zrobić, ale żeby się do tego przygotować, to muszę poznać dobrze rozkład tego pomieszczenia. Dalej nie, ale już coraz bliżej jestem rozwiązania tej ciekawej zagadki przestrzennej, akrobatycznej. Znaczy, żeby tylko Ezio chciał mnie słuchać. To by było całkiem super. Ezio niekoniecznie chce mnie słuchać. Thank you.
A jest, udało się w końcu dotrzeć do kolejnego punktu. Tu jest przepaść. To przerzucamy się na bok. Oj, ciemno tutaj, nie za bardzo widać, o co chodzi. Bardzo niedobrze. Ma ktoś jakiś pomysł na przejście tej lokacji? Bo ja nie bardzo. Mam. Jest trudna, niewdzięczna. I nie za bardzo wiem, o co w niej chodzi. O, udało się. Tylko teraz, gdzie tu trzeba iść? Coś tu na górę chyba. Tak jest, na górę. I teraz tu. Teraz gdzie? Teraz tu. Teraz tu. Teraz tu. Jestem tu. Znajdź miecz Vlada palownika Tapesa. 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 Chyba gdzieś tu. Tu jest Vlad palownik Tapes. Tak, miecz Drakuli mam. Znaleziono miecz. Dotarłeś do punktu kontrolnego, a teraz jak się to stąd wyłazi? Zblokowano broń w siedzibie asasynów. Fajnie, mam miecz palownika Tapesa. Tysiąc monet, 50 pełna synchronizacja się nie udała. No w 7 minut to przejść to nie jest wyczyn. To jest niezły wyczyn, że tak powiem. Jezio, rusza w drogę. Miecz palownika Tapesa. Jak wygląda? O, fajnie wygląda. Miecz Drakuli w łapie. Pewnie ma niezłe obrażenia. Trzeba zobaczyć.
ale uzbrojony w fajny miecz. Wydostaje się z kanałów. Ezio. Auditore da Firenze wyłazi z kanałów miejskich. Oymaları beğendim. Genelde fantastik görüntülerden hoşlanmam ama. Teraz mapę podejrzmy, gdzie my to się wydostaliśmy z tego grobowca. W tym miejscu się wydostaliśmy. Nie ma tu więcej grobowców do odkrycia. Na razie nie ma. Na razie nie ma więcej grobowców do odkrycia. Zbroja, odzienie. Uzbrojenie. Miecz Vlada Palownika, 4 gwiazdki, wszystkiego. Naprawdę niezwykła broń. I fajnie wygląda. Jest bardzo dobry. I zdobyliśmy 1000 monet. Więc cóż, to by było wszystko w tym odcinku z Assassin's Creed Revelations. Ezio spenetrował grób Vlada Pepesa Palownika, zwanego Draculą. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrawiam was wszystkich serdecznie, do zobaczenia i cześć. Z tej strony mówił dla was Żuraw.pl.